Witam ponownie. Tak wygląda stworzony przez nas w poprzednim odcinku cyfrowy model terenu. Mamy tu narysowane poziomice, mamy ich opis, mamy granice naszego modelu, jak wygląda graficznie ten nasz obrazek. Możemy się przekonać, klikając w dowolnym miejscu, naciskając klawisz Z, czyli zoom. Widzimy wtedy, że mamy poziomice podstawowe i mamy poziomice pomocnicze. Przez klawisz Escape wychodzę, ale chcę, załóżmy, dokonać edycji tego mojego, edycji graficznych cech mojego modelu, czyli mojej mapy, więc wciskając klawisz, prawy klawisz myszy, przechodzę do menu edycji modelu. Przechodzę do edycji modelu 2D i jego ustawień graficznych. Będę chciała zmienić rodzaj linii. Proszę zobaczyć, w tej chwili mam warstwice zasadnicze narysowane linią przerywaną, ale ja będę chciała warstwice zmienić na linię ciągłą. Warstwice zasadnicze, więc wystarczy, że zaznaczę tą właściwość graficzną, która mnie interesuje. Kliknę lewym klawiszem i pojawia się kolejne menu. Mogę zmienić styl linii, na przykład jak tutaj to zrobię, na linię ciągłą i proszę bardzo. W projektowanym tak samo, natomiast warstwice pomocnicze chcę mieć narysowane linią przerywaną. Proszę bardzo. Również w projekcie, przepraszam, modelu projektowanym. Oczywiście mogę również zmienić grubość linii i klasę, na której będą się znajdowały te ustawienia, ale na razie sobie to daruję. Przejdę po potwierdzeniu i proszę zobaczyć, nastąpiła zmiana. Aby zobaczyć, jak wygląda, znowu klikam i widzę już, że moja linia jest nie tylko grubsza, ale również jest linią ciągłą w odróżnieniu do warstwic pomocniczych. Tak jak widzieliśmy w ustawieniach, mamy tutaj narysowane poziomice w kolorze ciemnozielonym. To ustawienie odnosiło się do ustawień dla modelu istniejącego. W modelu projektowanym, proszę zobaczyć, oczywiście mam ustawienia, mam warstwice w kolorze niebieskim. W tej chwili wyświetlam model projektowany. A chcę teraz pokazać, jak cofnę jeszcze do istniejących. Chciałam teraz pokazać, jak przeprowadzić edycję danych źródłowych, na podstawie których zbudowaliśmy nasz model terenu. Aby to zrobić, przejdę do widoku z góry, zaznaczę prawym klawiszem krawędź modelu, pojawi mi się znowuż menu edycji, wybiorę edycję danych źródłowych. Proszę zobaczyć, w tym momencie mamy otwarte okno edycji danych źródłowych i mamy pokazane wszystkie dane, na podstawie których był zbudowany nasz model, a to są miejsca geometryczne, jak to nam pięknie podaje podpowiedź wyświetlana na ekranie. Ja zrobię coś takiego, że za pomocą klawisza Ctrl wciskam klawisz Ctrl i pewne punkty sobie po prostu powielę, przesunę i teraz zobaczę, każdy z tych punktów ma podaną pewną wysokość. Żeby było od razu widać zmianę, którą wprowadzę na moim modelu, więc nadam im zdecydowanie wyższą wartość wysokości niż ta, którą posiadają dookolne punkty. Niech to będzie 157 metrów. Tutaj niech to będzie 158 i znowu 157 metrów.
Zobaczymy teraz, co się stanie. Proszę zobaczyć. Powstała nam taka pryzma, ale co ciekawe, ta pryzma, mimo że była edycja, ona ciągle należy do istniejącego modelu terenu. Teraz pokażę coś. Teraz chcę pokazać, jak wprowadzić zmiany, które będą odnotowane przez nasz program. Będą odnotowane tutaj w obliczeniach nasypów i wybrań mas ziemnych. Będą uwzględnione w bilansie przemieszczeń mas ziemnych. W tej chwili mamy obliczoną objętość, istniejącą, projektowaną, one są równe. A żeby wprowadzić taką modyfikację, ja sobie teraz przejdę na model 2D. Jestem w, żeby zobaczyć te moje zmiany, muszę przejść z modelu z widoku 2D istniejącego na widok projektowany. I narysuję sobie jakiś dowolny kształt za pomocą wieloboku. To tak naprawdę może być jeden z tych predefiniowanych kształtów, może być to prostokąt albo kółko. Ja wybiorę w tej chwili jakiś dowolny wielobok. Specjalnie usunę mu upomnienie, żeby było widać, że to jest wielobok. I zamienię go za pomocą funkcji utwórz obiekty z kształtów zamienię go w modyfikator terenu. Mam nadzieję, że było widać, w jaki sposób weszłam do tego menu. A jeżeli nie, to zrobię to jeszcze raz. Wchodzę, zaznaczam ten obiekt, który narysowałam. Jest to zwykły obiekt płaski narysowany za pomocą obiektu z narzędzi podstawowych. Przechodzę do menu krajobraz. Wybieram bardzo ważną funkcję Vector Works. To jest chyba jedna z najważniejszych funkcji, jaką oferuje nam ten program i bardzo dla niego unikalna. Utwórz obiekty z kształtów. Klikam i wybieram z dosyć długiego menu, wybieram modyfikator terenu. Otwiera mi się dodatkowe menu. Ja tylko usunę sobie ten kształt. Niech mi się wyświetli okno dialogowe. OK. Mam podany typ modyfikatora skarpa, ale na razie w tym, oczywiście chcę to zobaczyć w 3D, na razie w tym menu niczego poza tym nie ruszam. I teraz proszę zobaczyć. Obiekt, który wcześniej był opisany jako wielobok, teraz zmienił się, jest opisany w menu obiektowym jako modyfikator terenu. Zmienię jego typ na... To nie będzie typ modyfikatora skarpa. Ja za chwilę wytłumaczę, na czym polega typ modyfikatora skarpa, ale zmienię na niwelację. Potwierdzam. Od razu pojawia się dodatkowe menu. Wybieram poziom tej niwelacji. Niech poziom tej niwelacji będzie trochę wyższy niż otaczający teren. Po prostu stworzymy sobie kolejny nasyp. Niech to będzie, załóżmy, 158 metrów. Nachylenie sobie darujemy. Mogłoby być nachylenie, ale nie będziemy go podawać. Zastosuj doprojektowany model terenu, oczywiście. I teraz podamy aktualizuj obliczenia. Ale żeby nam to wszystko zadziałało i żeby się pokazało, widzieliśmy, że zaświetliła się nam taka ramka dookoła naszego modelu na czerwono. Musimy włączyć funkcję aktualizuj. Włączyliśmy funkcję aktualizuj i proszę, proszę, co mamy. Oczywiście teraz możemy sobie te nadprogramowe koty wysokościowe zmienić. I co tu mamy w widoku 3D? Oj, wydaje się nam, że program nas nie posłuchał, że niczego nie narysował. No więc nie jest to prawdą. Nie jest to prawdą, ponieważ mamy widok 3D ustalony jako widok istniejący, a my musimy zobaczyć widok projektowany. I proszę zobaczyć, od razu w widoku projektowanym zmienia się nam to, co widzimy. Mamy tutaj narysowaną niwelację, czyli nasyp dokładnie
względem dokładnie na taką wysokość, jaką podaliśmy. Ten nacisk jest dosyć dziwny. To jest tak, jakby poprowadzić w pionie skarpy. Oczywiście jest to praktycznie niemożliwe, że nie zbudowalibyśmy ścian oporowych. Więc proszę zobaczyć, że program narysował bardzo dziwne ściany oporowe. Za chwilę do tego przejdziemy, żeby to zmodyfikować. Na razie zobaczmy, jaka jest przeliczenie objętości. Mamy objętość istniejącą, objętość projektowana. Widzimy, że nie mamy tutaj wykopu mas ziemnych, mamy nasyp mas ziemnych i od razu podana jest objętość, jaka tutaj jest konieczna. No, zdecydowanie mi się nie podoba to, co tu widzę. I jeszcze jest jedna sprawa. Proszę zobaczyć. Nagle się okazało, że mam taką wysoką odległość pomiędzy powierzchnią mojego terenu a podstawą tego modelu, który mam narysowany. Czym to jest spowodowane? W trakcie, kiedy rysowałam, minimalna wysokość została znowu przeliczona na poziom 0. Ja nie chcę, żeby to był poziom 0. Chcę, żeby to było wyświetlane na poziomie 150. Pod poziom 150 i od razu to się zmienia. Proszę zobaczyć. Ale teraz muszę się zająć tą skarpą. Ta skarpa zdecydowanie mi się nie podoba. Ja sobie znowu przejdę do rzutu. I żeby jakoś tak naprawdę realistycznie narysować to wyniesienie, które ja tutaj nasypałam, obrysuję je znowu jakimś wielobokiem. Ten wielobok niech ma dowolny, to są naprawdę zupełnie dowolne kształty. To, co teraz rysuję, o, zamknęłam go. Też pozbawię go wypełnienia. I identycznie jak poprzednio zamieniam ten wielobok w modyfikator terenu. Potwierdzam. Jest to modyfikator typu skarpa. I przechodzę. Już w tej chwili od razu zmienił się opis tego obiektu w menu obiektowym. Jest to modyfikator typu skarpa, to jest bardzo ważne. Odnosi się do projektowanego modelu terenu. I aktualizujemy obliczenia. A oprócz tego aktualizujemy nasz model terenu. I proszę zobaczyć. Ta cała skarpa, która była taka bardzo pionowa, została rozprowadzona po obszarze skarp, modyfikatoru terenu typu skarpa. I teraz tak naprawdę widzimy, że każdy modyfikator terenu, każda modyfikacja, którą wprowadzimy w terenie, będzie się składała z co najmniej dwóch modyfikatorów. Z jednego, który określi nam tą właściwą wartość powierzchni, którą chcemy uzyskać, załóżmy powierzchni płaskiej czy nachylonej, to o tym jeszcze za chwilę, ale też, ponieważ jest to zawsze jakiś realny teren, musimy tworzyć skarpę i tą zewnętrzną granicą naszego modyfikatora terenu jest modyfikator terenu typu skarpa. Dlatego, kiedy przejdziemy tutaj do menu modyfikatorów terenu, proszę bardzo, mamy takie bardzo ładne tutaj taką ikonkę ciekawą. O, mamy tutaj po kolei te nasze modyfikatory terenu pokazane, ponieważ nie zawsze musimy tworzyć modyfikator z gotowych kształtów. Możemy również po prostu narysować ten modyfikator na modelu. Możemy się posłużyć tym menu modyfikatorów, ale o tym w kolejnym odcinku naszego programu. Tym razem zobaczmy sobie jeszcze, jak to wygląda w przestrzeni. Proszę bardzo. Mamy tutaj mas ziemny, który zrobiliśmy za pomocą modyfikowania modelu terenu istniejącego i mamy modyfikację, którą wprowadziliśmy. To wszystko zostało ujęte w naszych obliczeniach. Proszę zobaczyć. Teraz już mamy podane wartości, mamy podaną wartość objętości istniejącej, projektowanej,
ile trzeba będzie wykopać, ile nasypać mas ziemnych, aby uzyskać to, co tutaj jest na tym modelu i tak dalej. A teraz zobaczmy sobie jeszcze widok 2D, żeby tak dokładnie się przyjrzeć. Ustawmy sobie wyświetlanie jako widok 2D projektowany i istniejący. Och, i proszę zobaczyć, jaka jest różnica między naszymi modyfikacjami. Żeby ten rysunek był atrakcyjny wizualnie, ja usunę tutaj pewne nadprogramowe, moim zdaniem, wartości, wysokości. Myślę, że jak będzie ich tyle, to w zupełności nam to wystarczy. O, na przykład tutaj. I proszę zobaczyć. Mamy modyfikację, którą przeprowadziliśmy za pomocą modyfikowania plików pomiarowego i modyfikację, która została już uwzględniona w modelu w obliczeniach dotyczących modelu ukształtowania terenu, a mianowicie modyfikację za pomocą narzędzia modyfikator terenu. Dziękuję bardzo.